Witajcie, moi kochani! Mówię do Was po dłuższej przerwie. Powolutku wychodzę z mojego studiowego bagna, bo właśnie ta przerwa była spowodowana tym, że musiałem bardzo mocno skupić się na nauce, napisać magisterkę, która jest swoistym wrzodem na dupie. I to, ile sił i czasu na to wszystko trzeba, to chyba do niczego nie można tego porównać. Jeszcze jak macie to poczucie beznadziei, że to opisywanie tabelek, różnych wskaźników finansowych jest trochę bez sensu i nikt tego nie przeczytał, no być może poza promotorem. Jest też tyle innych, ciekawszych, twórczych zajęć, które mógłbym w tym czasie robić. No to wszystko razem do kupy mocno osłabia i demotywuje. Co prawda mógłbym w tym czasie naprawdę cisnąć, robić odcinki na siłę, no być może kosztem mojego snu, czy tam innego czasu poświęconego na przykład na rozrywkę, ale nie słuchajcie, podjąłem decyzję, że koniec tym, koniec zadręczania się, wyrabiania 200% normy. No bo poza wynikami i efektywnością jest jeszcze jeden bardzo ważny wskaźnik w życiu, i w zasadzie jest on chyba najważniejszy: chodzi o jakość tego życia. I mi całe dzieciństwo wpajano wam być może też, żeby zaharowywać się na siłę, żeby robić 100 rzeczy naraz, żeby być wiecznie zajętym. I to jest jakaś taka rzecz, chyba tożsama dla pokolenia naszych rodziców. Mówię tutaj o tym pokoleniu, które doznawało braków produktów w sklepach wiele rzeczy ich ominęło, no i oni tak właśnie wpajają nam dzisiejszemu pokoleniu, 20-30 latków, że aby osiągnąć sukces, no to trzeba robić bardzo dużo kosztem siebie, żeby samemu mieć właśnie to wszystko, czego oni nie mogli osiągnąć. Z tym, że niestety takie Podejście sprawia, że to my stajemy się bardzo nieszczęśliwymi ludźmi i jesteśmy jak te chomiki w kołowrotkach, które za czymś gonią i nigdy tego nie są w stanie zdobyć. A czemu ja tak w ogóle o tym wszystkim mówię? No bo w ostatnich tygodniach podjąłem niesamowicie ważną decyzję, że pójdę na psychoterapię. I mam wrażenie, że w tym momencie mam na tyle poukładane w głowie i też w portfelu, no bo to niestety jest droga impreza, żeby zmienić swoje życie. Ja je oczywiście już zmieniam od jakiegoś czasu, od miesięcy czytam książki psychologiczne, oglądam podcasty, ale wiem, że takie osobiste przewodnictwo nade mną będzie dla mnie niesamowicie ważne. Póki co szukam odpowiedniej osoby. I wiecie, jak znacie jakiegoś w miarę dobrego i taniego psychoterapeutę w Gdańsku, no to piszcie śmiało, kogo warto, by polecić. Nie było mnie też przez ten czas dlatego, że moje życie ostatnio to jedna wielka zmiana, i w tym momencie praktycznie mieszkam w dwóch miejscach jednocześnie przeskakuję między jednym a drugim. Czasem jestem w moim rodzinnym mieście, gdzie jeszcze niestety no, muszę od czasu do czasu chodzić do pracy. Ale jest jeszcze ten Gdańsk, z którym przebywam, no bo mam tam po prostu moją drugą połówkę, a kończę studia, które są w Toruniu i naprawdę bardzo się cieszę, że mam zajęcia zdalne, bo wtedy to w ogóle bym tego wszystkiego nie pogodził. To jest dla mnie ogromne źródło radości, ponieważ ostatnio ciążyła mi forma studiowania i uważam, że nie do końca te studia były praktyczne, i teraz po prostu chcę się zająć sobą i tym, co mnie interesuje, skończyć to jak najszybciej i zająć się innymi projektami. I sam fakt przeprowadzki też jest dla mnie niezwykle ważny. No, jak, jakby nie było, tak, nieważne kogo spytać, no to myślę, że moment usamodzielnienia się jest chyba tym najważniejszym momentem w życiu każdego człowieka we wrunięcie z gniazda. I trochę przyznam, że już. Nieco zrosłem się z tym gniazdkiem, bo mam 27 lat, ale uwaga, zanim weźmiecie mnie za kompletnego incela, to pamiętajcie, że 27 lat to jest tak naprawdę średnia krajowa, kiedy młodzi ludzie w Polsce wyprowadzają się z domów rodzinnych. Czyli jeszcze nie jest tak źle. Nie będę zawyżał statystyk. Naprawdę wielki kamień z serca. I też jednym z powodów tego, że nie nagrywałem, jest też fakt, że no widzę to bardzo dobrze, że taki format prowadzenia kanału, jak ja to teraz prowadzę, średnio się sprawdza. Podcasty są fajne, coraz więcej osób obecnie słucha zamiast oglądać, ale mi strasznie brakuje pracy z kamerą, bo to jest też ogromne wyzwanie. Wiem, że nagrywanie i potem montowanie tego będzie dla mnie po prostu wyjściem ze strefy komfortu. Ja strasznie lubię się rozwijać, więc bardzo na to czekam. Sęk w tym, że... Obecnie nie mam ani warunków, ani sprzętu, ani czasu, żeby usiąść coś bez spiny fajnego nagrać. Mam zazwyczaj kilka chwil gdzieś tam w ciągu tygodnia, żeby szybko powiedzieć, co mam do powiedzenia, no i lecę dalej. I czasami też zdarza mi się nagrywać w pracy, przyznam się, tak? Mam taką pracę, że mogę poświęcić czasami chwilkę na nagrywanie i coś powiedzieć. A no, chyba lepiej, żeby też coś się działo na kanale, niż żeby to całkiem umarło. Ale nie bójcie się, to wszystko na Was czeka. Bardzo możliwe, że po wakacjach filmiki z wizją już zaczną się pojawiać. Ale może już przejdę do tematu po tym przydługim wstępie, którego pewnie już każdy ma dosyć. Dlaczego w ogóle zadałem takie pytanie w tym tytule? Czy zawsze już będę świadkiem jechowy, Ponieważ pracując nad głową, nad swoją psychiką, swoimi lękami, odkryłem ostatnio, że pomimo iż nie jestem już w organizacji już od kilku dobrych lat, to pewne mechanizmy, które po prostu przez tyle lat przyswoiłem, one ze mną zostały do dzisiaj. I to są rzeczy, które są tożsame ewidentnie z byciem świadkiem. I stąd być może moje ponure rozmyślania, czy wychowując się w tej enklawie, w izolacji od świata i w takim lekkim odrealnieniu, no da się w ogóle zacząć myśleć jak typowy światus, ale też czy to w ogóle jest mi potrzebne. I zauważyłem, że niestety te naleciałości ze zboru są tak silne, no że być może ja zawsze pozostanę w duchu głęboko trochę takim świadkiem. Czy ja zawsze będę się tak zachowywać i myśleć? No, właśnie takie przemyślenia cały czas krążą mi po głowie. Jakiś czas temu nagrałem odcinek o tym, co dobrego dało mi wychowanie się w tej organizacji. Jest to poczucie misji. Taka gruba skóra w wielu wypadkach, docenianie tego, co się ma. Myślę, że to zaszczepiła mi ta religia, ale niestety dotarłem ostatnio do wielu ciemnych miejsc w mojej psychice i warto też o tym pomówić, chociaż przez chwilę. No bo nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać, jakie to wszystko jest cudowne i wspaniałe. Nie po to założyłem kanał, bo gdyby to wszystko było takie cukierkowe. No, to nadal ja bym tym świadkiem Jehowy był. I postaram się jakoś te rzeczy, które ze mną zostały, wypunktować, chociaż chwilę o nich powiedzieć, ale nie ręczę za to, czy będzie to wszystko w ogóle odbywało się w sposób składny, ponieważ mój mózg dzisiaj szaleje i idzie swoimi torami. I ja nawet nie chcę nad nim panować, i no po prostu polećmy z tym. I pierwsza rzecz, która ze mną została. I którą chciałbym bardzo z siebie wyplenić, to jest takie narzucenie sobie i innym jednej wizji świata. No bo świadkowie Jehowy mają swoją wizję świata i też przyszłości, i nie ma tam miejsca na absolutnie nic innego. Oni nie mogą myśleć inaczej, niż jest im nakazane przez ciało kierownicze, nie mogą mieć swoich poglądów, muszą być jednomyślni. No chociaż z tym to bywa różnie, bo bardzo często zdarza się, że ciało kierownicze mówi swoje, a wielu świadków myśli tak naprawdę swoje. I taki koronny przykład jest taki, że no na przykład przywódcy z Warwick mówią jasno i wyraźnie, że jeśli ktoś nie jest świadkiem Jehowy, to jeżeli za jego życia przyjdzie Armagedon, no to pewne jest, że taka osoba nie przejdzie do nowego świata i zginie to się wydaje niepojęte dla wielu świadków, i próbują sobie tą naukę zmiękczać, mówiąc, że przecież no to tylko Bóg wie, co jest w sercu człowieka, że ktoś może być dobrym człowiekiem, że przecież nigdy taka osoba nie była nieprzychylna prawdzie i czasami nawet czytała Strażnicę, więc to musi być dobry człowiek, on nie zginie. No i szczególnie taki dysonans poznawczy pojawia się w sytuacji, kiedy jakaś część naszej rodziny, nie jest świadkowska, a my jesteśmy tymi świadkami. I to jest totalny mindfuck dla tych osób, no, że tak mój mąż, czy żona, czy ojciec, czy matka zginie z ręki tego sprawiedliwego, kochającego, jechowy, którego ja czczę. Ale może do rzeczy. Powiedziałem już, że dla świadków istnieje jedna wizja świata i wszelkie inne postrzeganie rzeczywistości jest dla nich z gruntu rzeczy złe i niewłaściwe. No bo przecież oni znają tą jedną prawdziwą prawdę. No i o co chodzi? Moja wizja świata teraz odwróciła się praktycznie o 180 stopni i nie jest to wcale spowodowane jakimś buntem, przekorą. Po prostu ja zacząłem wyrażać swoje poglądy, a nie to, co jest mi narzucane. I tak jak, będąc świadkiem, musiałem być konserwatystą i nazwalibyście mnie pewnie prawakiem, tak teraz jestem całkowicie na lewo i uważam, że niech każdy sobie żyje jak chce, wolność i prawa w 100%, dla każdego, kto chce mieć dostęp do jakichś tam substancji, to niech sobie ma, powinno się to mu umożliwić. Jeżeli ktoś chce żyć na przykład w otwartym związku, w jakichś trójkątach, w różnych konstelacjach, jeżeli nikogo to nie krzywdzi, no to spoko. Ktoś urodził się mężczyzną, ale na przykład chce się ubierać jak kobieta, albo mieć makijaż. Co mnie to obchodzi? No, jeżeli to będzie brzydki makijaż, no to najwyżej nie będę patrzeć. Ale zgrzyt pojawia się wtedy, gdy w rozmowie spotykam kogoś, kto ma inne poglądy, kto uważa zupełnie inaczej niż ja. No, i wtedy mi odpala się tryb świadek. No bo przecież mój pogląd to jest ten najlepszy pogląd i inaczej być nie może. I właśnie dlatego może nie za bardzo mam przyjaciół, bo w chwilach takich zderzeń światopoglądowych wybucha po prostu we mnie bomba i albo się pokudzimy z tą osobą, albo zapala mi się taka lampka. No wiesz, Szymon to nie jest twój ziomek i lepiej trzymaj się od tej osoby z daleka. No i właśnie to jest pierwsza rzecz do zmiany: jak zaakceptować poglądy innych. I to jest coś, czego chciałbym się nauczyć na psychoterapii, kiedy no, mam nadzieję, że już uda mi się w końcu na nią zdecydować, tak całkiem. W tej kwestii, no rozumiecie, problem polega na tym, żeby zrozumieć, że no, nie ma jednej właściwej wizji świata, a ja tak myślałem. Bardzo chciałbym dojść do takiego etapu, kiedy powiem sobie: okej, okay, moje jest dobre i Twoje też jest dobre. Obaj jesteśmy ok. Uwierzcie mi, że teraz bardzo przed wami się otwieram i to jest rzecz, której naprawdę się wstydzę i którą chciałbym wyprzeć. Chociaż mam wrażenie, że to jest też taka rzecz, która jest bardzo tożsama dla, dla Polaków, dla naszej nacji. I bardzo się z tym łączy następna sprawa, że no to, że nie ma jednej wizji świata, nie ma też jednej dobrej, najlepszej decyzji. Ta rzecz jest po prostu czymś, co doprowadziło mnie prawie do śmierci, do utraty zmysłów, moi kochani. I takie uświadomienie sobie, czemu ja właściwie mam te lęki, czemu jestem rozchwiany, czemu odczuwam ciągły niepokój. Zajęło mi bardzo dużo czasu. Ale w końcu wiem, bo jak jesteś świadkiem, no to prawie na każde pytanie, które zadasz, masz odpowiedź. Bardzo prostą i tylko jedną właściwą. Jest tylko jedna dobra odpowiedź i. To mi też przysporzyło wielu kłopotów, nie wyobrażacie sobie ile, bo jak odchodziłem z tej religii, nagle przede mną pojawił się bezkres możliwości, a mój wybrany w doktrynach świadkowskich umysł nie był w stanie sobie z tym poradzić. No, że nie ma tylko jednej dobrej odpowiedzi, nie ma tylko jednej właściwej drogi życiowej. I ja tyle razy się zastanawiałem, czy no, pójście na takie. Albo na inne studia, to był najlepszy wybór, bo może powinienem wybrać inne, albo może powinienem wybrać inną pracę, a może jak zostanę w tej pracy, no to może akurat w tym czasie przeleciała mi inna oferta i to byłaby lepsza okazja. Rozumiecie, bo u świadków jest tylko jedna droga i jedna dobra odpowiedź. I zrozumienie. No, że to jest fajne, że jestem akurat na takim kierunku studiów, ale jakbym poszedł na przykład na psychologię, to też byłoby fajnie, albo jakbym poszedł na informatykę, też byłoby spoko. I szukanie najlepszych rozwiązań jest bezsensowne, ponieważ nigdy nie wiemy, czy to, co wybraliśmy, jest najlepsze, i też nigdy nie wiemy, czy inna opcja byłaby najlepsza. I to ile czasu i nerwic kosztowało mnie, żeby przeformatować mój mózg z tego, co było wcześniej, jedna słuszna droga, na to, co jest teraz. Istnieje wiele dróg, nikt nie wie, która jest najlepsza. To, to było dużo pracy. No ale to nieważne, bo po prostu trzeba żyć teraz i trzymać się tego, co jest, ale też nie bać się zmian i czerpać z danej sytuacji to, co najlepsze. A jeśli jest bardzo źle, no to nie można tego trzymać na siłę, tylko po prostu trzeba to rzucić i zacząć od nowa, bo zawsze można zacząć od nowa. I jeszcze jedna rzecz, którą zostawiła we mnie Religia Świadków Jehowy, to jest takie fatalistyczne myślenie. I nawet nie wiecie, jak ciężko jest mi odrzucić taki stan umysłu, w którym ja ciągle poszukuję zagrożeń. No bo może i teraz jest dobrze. Ale za chwilę może się wszystko przecież zawalić, i mimo, że już od dawna ja nie jestem świadkiem Jehowy, to ten Armagedon, ta chmurka Armagedonu cały czas nade mną krąży, I ja gdzieś tam daleko, daleko cały czas widzę te czarne chmury. I tym Armagedonem może być wszystko: na przykład pra, utrata pracy, albo wizja utraty bliskiej osoby. Cały czas krążą mi w głowie negatywne scenariusze. Ja znam na szczęście już wszystkie metody na to, jak to zniwelować, jest coraz lepiej, ale mam wrażenie, że ten fatalizm, no to pozostanie ze mną już do końca życia, tak bardzo to jest przeżarte w moim mózgu tą złą ścieżką myślenia negatywną. I jak wprowadzono na przykład lockdown, to ja po prostu zacząłem oszczędzać, prawie nic sobie nie kupowałem, no bo przecież gospodarka miała się rozsypać i bezrobocie miało być niebotyczne. Miałem stracić pracę, ja już byłem pewny, że ja stracę pracę, ale jakoś do tego nie doszło. I wiecie, co jest w tym mega pomocne? Żeby zapisywać sobie te wszystkie negatywne myśli, nadać im prawdopodobieństwo, na ile tam procent coś takiego. Statystycznie jest po prostu możliwe, żeby się wydarzyło, zazwyczaj dochodzimy do wniosku, że jest to bardzo niskie prawdopodobieństwo. Potem należy przyjąć najgorsze, po prostu to zaakceptować. No dobra, załóżmy, że stracę tą pracę. No to czy rzeczywiście jest to taka tragedia? Mam oszczędności, mam osoby bliskie, nie mam kredytu nad sobą, mogę iść choćby na zasiłek, a za kilka miesięcy jakaś praca na pewno się znajdzie. A po wszystkim, na przykład po miesiącu, patrzymy sobie na te wszystkie zmartwienia i sprawdzamy. No i stało się? No nie. No to czy warto było się martwić? No i po wszystkim tym okazuje się, że 99% zmartwień nigdy się nie wydarza, a te, które się już wydarzyły, to zawsze mieliśmy siły i zasoby, żeby jakoś sobie to rozwiązać albo choćby przetrwać tą sytuację. Więc nie ma sensu się martwić. Kochani, jak zwykle się rozgadałem, mam nadzieję, że temat Wam się podobał. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji lub łapki w górę, a w komentarzach napiszcie, jak Wy walczycie z Waszymi wewnętrznymi świadkami, albo w ogóle z jakimiś takimi przekonaniami, które pozostały w Was po Waszym dzieciństwie. A teraz trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, cześć.